Naszym zaleceniem podczas programowania sterowników z serii Unistream jest poprawne ustawienie zegara RTC, czyli zegara czasu rzeczywistego. Poprawna data i godzina w sterowniku PLC będzie pokazywana nie tylko na ekranie HMI. Znacznik czasowy występuje przede wszystkim w alarmach i logach, które mogą okazać się niezbędne w przypadku usunięcia usterek czy awarii. Dlatego w tym odcinku How to Unistream dowiesz się, gdzie znaleźć zmienne czasu RTC, jak zsynchronizować zegar RTC w sterowniku PLC, jak na panelu HMI zaprezentować czas RTC oraz jak wykorzystać zegar RTC do tworzenia harmonogramów. Zapraszam do oglądania. Zmienne czasu RTC znajduje się w zakładce System. Struktura o nazwie RTC Time zawiera informacje o sekundach, minutach, godzinach oraz aktualnej strefie czasowej. Z kolei RTC Date zawiera informacje o numerze dnia tygodnia, gdzie pierwszym dniem tygodnia jest niedziela, dzień miesiąca, miesiąc oraz rok. Wszystko jest reprezentowane w formie liczbowej. Jeśli posiadamy połączenie ze sterownikiem PLC poprzez komputer z poziomu UniLogica, możemy ustawić czas RTC, wybierając Unistream Management oraz Set RTC. Zegar RTC na sterowniku zostanie zsynchronizowany z datą i godziną naszego komputera. Drugim sposobem jest możliwość zsynchronizowania zegara z poziomu ladera. Służą do tego bloki set PLC date oraz set PLC time. Możemy stworzyć strukturę typu RCT time oraz date, które będą przechowywać nam na przykład datę oraz godzinę, aby następnie wprowadzić je na przykład za pomocą wciśnięcia przycisku prosto do naszego sterownika. Ostatni sposób synchronizacji zegara RTC wymaga od nas ustawienia adresu serwera DNS. Należy podać adresy widoczne na ekranie. Po poprawnie ustawionych DNS-ach możemy przejść do UniAppsów. Przytrzymujemy na górze ekranu i wybieramy UniApps. Z zakładki System wybieramy opcję Time and Date i tutaj możemy wybrać format godziny, ustawić datę i godzinę ręcznie, wybrać strefę czasową oraz właśnie synchronizować czas z zewnętrznym serwerem. Nastąpiło zsynchronizowanie daty i godziny, a zaznaczenie autosynchronizacji sprawi, że z każdym uruchomieniem sterownika zegar RTC będzie automatycznie synchronizowany. Elementy graficzne do reprezentacji daty i godziny znajdują się w toolboxie w zakładce Time and Date. Godzinę możemy reprezentować analogowo, czyli poprzez tarczę zegara, lub cyfrowo, czyli poprzez wyświetlanie poszczególnych cyfr. Jeśli chcemy wyświetlać aktualną datę i godzinę z zegara RTC, nie musimy nic już zmieniać. Element domyślnie wyświetla czas zegara RTC. Dopiero po oznaczeniu checkboxa System RTC Setting będziemy mogli dodać zmienną, która będzie reprezentować na przykład jakiś czas, który ustawimy w naszym programie. Datę również możemy pokazywać na dwa sposoby: poprzez kartkę kalendarza lub tekstowo, i ten tekst możemy sobie sformatować dowolnie, czy chcemy na przykład przy dacie widzieć zera, czy nie chcemy, czy zmienić separator, czy rok ma być pokazywany jako czterocyfrowy, czy tylko dwie ostatnie cyfry. Stworzenie harmonogramów w UniLogic pozwala na wykonywanie pewnych czynności, których działanie będzie uzależnione od danego przedziału czasowego oraz rzeczywistego czasu.
W Unistream musimy z góry wiedzieć, ile razy dana czynność zostanie wykonana w ciągu doby oraz przez jaki czas będzie ona trwać, bo jak na przykład czynność włączenia i wyłączenia światła będziemy mogli wykonywać tylko raz dziennie, więc to będzie od nas wymagało stworzenia tylko jednego harmonogramu. Ale jeżeli chcemy na przykład już więcej razy w ciągu dnia włączać i wyłączać światło, będziemy musieli stworzyć dokładną ilość tych harmonogramów, ile razy będziemy chcieli włączyć i wyłączyć światło. Harmonogramy uruchamiamy w Ladderze przy pomocy bloczku Schedule. Zmienną wejściową jest typ zmiennej o tej samej nazwie i musimy nadać mu nazwę. Jeśli będziemy znajdować się w ustawionym przedziale czasowym zmiennej Schedule, wyjście z tego bloku będzie wysokie. Tu ustawię na przykład cewkę lampka. W zmiennej harmonogramu ustawiamy rok, miesiące oraz dni, tygodnia, zakres godzin, w jakich, kiedy nasz harmonogram ma zadziałać. Tutaj zmienne roku i godziny wpisujemy liczbowo, a miesiące, dni miesiąca i dzień tygodnia wybieramy bitowo, czyli tutaj w tym miejscu, jeżeli chcielibyśmy wybrać styczeń, luty, marzec, musimy wpisać 1. I tylko w tych miesiącach zostanie wykonany nasz harmonogram.